Witam serdecznie, dzisiaj jest 13 maj i to jest rodzina, do której na filmie, która występowała już na filmie, do której dołożyłem korpus nie podmiodnie, tylko nadmiodnie. I to jest film, w którym robiłem przegląd, gdy było dość chłodno. Pszczoły się skłębiły. I co się dzieje z tą rodziną? Tydzień temu rodzina siedzi na korpusie gniazdowym i raz, dwa, trzy, nie wiem czy siedzi, ale ma trzy półnadstawki i korpus gniazdowy. Sprawa wygląda tak, że po prostu zrobiłem w ten sposób, że od tej rodziny już odebrałem ramki z czerwiem z matecznikami zasklepionymi ze względu na to, że te rodziny chciały się po prostu zwyczajnie roić. Ta rodzina. Chcę zobaczyć, co to dało i jak wygląda ta rodzina. Ściągam, patrzę w nadstawkę. W nadstaweczce nie ma tu rzepaku, bynajmniej nie widziałem. Jest rameczka z miotkiem. O. Rameczka z miotka. Są te wierzby. Nie wiem, czy one pylą, czy tylko nektarują. Tu już sklepią. Naturalnie mniszek, sady. Ale ten miód jest taki żółty, nie? Więc w tej nadstaweczce mamy miodek. Ora, nie będę przeglądał. Widać, że jest coś, nie? Po prostu. Mam nadzieję, że widać. Miodek po prostu. Dobrze. Tutaj taką szczelinę zostawiłem, no bo pszczoły już nabudowały, nie? Po prostu. Ale to nic. Dobrze, teraz to są ramki miodowe do wybierania miodu. Ściągam na nadstawkę trochę dalej. No, trochę waży. Nie wiem, co tu jest i nie pamiętam, ale widać na filmie. Zobaczmy, co ja tu zrobiłem. Tu też jest trochę lane. No i ramki są odbudowywane. Jak ja tak pokazuję, to widać. Trochę leją, odbudowują. Ok. No. Nektar tutaj jest dolewany. Bardzo fajnie. No troszkę kapie. Dobra, nie będę więcej tutaj, bo po prostu no. Nadstawka była sama węza. Pszczoły weszły i odbudowują i podlewają nektarem. Ok, leci na bok. Tutaj dałem kolejną z węzą. Zobaczmy co. Nic, nic. Pszczoły siedzą. O kurczę, chyba zaczyna padać. Tu coś kropi. Tu zaczęły środkową ramkę odbudowywać. Ok. Więc to tak zostawimy. Ok. Ale chciałbym zajrzeć do gniazda. Okay. Czy widać coś? No nie, trzeba dać tutaj. Ok, teraz widzicie. I patrzę w gniazdo. Wyciągam pierwszą. To już jest nowa ramka z tego roku, na której mamy czerwik. Tu coś z boku. Chcę zobaczyć tylko. Nic nie ma, nie? Ok. Tu jest taka rameczka, dość spoko. Ja sobie położę ją obok. Po prostu. Obok. I teraz przeglądam dalej.
Mamy tutaj pierzgę, trochę miodu. Tutaj mamy czerw zasklepiony. Bardzo fajnie. Tu chyba była dodana ta rameczka i jest zalewana nektarem. Tu mamy czerw. Tutaj jest matka, podjęła czerwienie, tu jest motula. Tu są mateczniki, ale zobaczymy, czy coś na nich jest, czy tylko takie jest cały czas rodzina. Ok. Szuka chyba podziału. Trzeba zerwać mateczniki. Tutaj matka zaczerwiła. Ja sobie robię jeszcze tak, że robię po prostu coś takiego. Tu była matula. Robię, że po prostu tu jest matula. Ja sobie ją tak delikatnie, ostrożnie łapię. Matula jest po prostu w klateczce. Sobie kładę i wiem, że nie, jej nie zroluję. Mogę działać, przekładać ramki. Więc ta rodzinka. Więc ja po prostu w tej rodzince też zobaczę jeszcze do końca. Czyli jeszcze są w letkim nastroju. Budują mateczniki. Postaram się odebrać jeszcze trochę czerwiu. Dorzucić miejsca, żeby matka miała gdzie czerwić. Bo zrobiłem to poprzednim razem, ale no jak widać to. No to są ramki pozalewane, nie? Jest matecznik. Matecznik jest podlany. Czyli pszczoły nadal chcą się. No ale to myślę efekt jest tego, że jest silna rodzina. I do tego jest tak, że pszczoły po prostu próbują. Jest silna rodzina, było deszczowo i było za ciasno pszczołom po prostu. I nie będę dalej kręcił, zrobię to co zrobię. Włączę pauzę, bo ja nie wiem jak kleić filmy. Nie szukałem jeszcze programu. Więc jeżeli ja zrobię pauzę i mi nie wyłączy filmu, albo po prostu tu zakończę, bo to zaczęło padać. Ok. Więc ja to szybko robię. Pozdrawiam serdecznie. Czy nie udało mi się jeszcze wyprowadzić tej rodziny z nastroju? Pozdrawiam.